Cześć na kanale Axis Libris. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o takiej książce, tylko że słońce świeci, jest piękna pogoda. Nie uważacie, że to jest trochę nieodpowiednia atmosfera, nieodpowiedni klimat, żeby mówić o książce na Halloween? Może po prostu poczekamy do wieczora. Teraz trochę lepiej, nieprawdaż? Teraz troszeczkę bardziej mamy taki halloweenowy akcent, więc taki klimat, nastrój halloweenowy, więc teraz Wam powiem troszeczkę o tej książce. Zef, nie wiem jak to przeczytać, Cthulhu, Cthulhu, różnie słyszałam w różnych wersjach to wymawiane. Powiedzmy, że to jest Cthulhu, chociaż jak dla mnie to by było Cthulhu. I jest to poniekąd w pierwszym opowiadaniu, które tu jest zawarte, gdzieś jakby usprawiedliwione byłoby moja forma przeczytania tego, ponieważ jest tam napisane gdzieś, że to były jakieś trudne do wymówienia, coś tam, głoski, coś tam, coś tam. Cthulhu się wymawia dosyć prosto, więc to by było niezrozumiałe. A Cthulhu to już troszeczkę gorzej, więc no ale dobra, powiedzmy, że Cthulhu niech będzie. Jest to oczywiście klasyk. Jest to trochę science fiction, trochę horror, literatura grozy, ale też jest naprawdę, co mnie dosyć zaskoczyło, bardzo science fictionowa. Dlatego powiedzmy, tak jak tutaj jest zresztą w przedmowie napisane, że to jest science fiction horror, czy coś takiego. Więc to rzeczywiście tutaj jest tak ujęte. Faktycznie jest dużo takich motywów fantastyczno-naukowych. Jakieś odniesienia do odkryć nawet astronomicznych, czy czegoś takiego. To się nazywa science fiction of horror. Science fiction of horror. No niech Wam będzie. W każdym razie jest to dosyć ciekawa pozycja. Ja z literaturą grozy się spotkałam oczywiście czytając Poego i właściwie to tyle. Chyba nie pamiętam, żebym czytała cokolwiek innego w tym stylu, ale to jest coś absolutnie inny rodzaj, jakby trochę widać czerpanie, jakby inspirację stylem Poego. Ale to także z racji tego, że troszeczkę było pisane w późniejszym czasie, jest tu widać jednak jakąś taką różnicę w odbiorze tego, co jest straszne. I to też słyszałam już wiele razy, że no tak, bo Lovecraft to tam kosmos i ta groza z przestworzy, z kosmosu, ten strach bierze się z obcych form życia, kosmici, nie nazwani jako kosmici, ale jest to właśnie takie, że tam z kosmosu bierze się ten strach i to nie nazwane i to takie ponad coś, to się bierze właśnie z takiej naukowej, trochę jest to jakby też to odbierane, także no tutaj jakieś satanistyczne, okultystyczne rytuały, jakieś pierwotne wierzenia, kulty i tak dalej. I to jest jakby okraszone tym, że te kulty czciły, trochę tak miałam skojarzenie, starożytni kosmici, tylko trochę w takim bardziej horrorowym ujęciu. Ale to coś mniej więcej w tym stylu. Więc takie miałam skojarzenie z tym właśnie odniesieniem, że ten no, trochę jest to ta różnica właśnie od Poego, że jest czerpanie tego strachu z jakichś tam nie tu między nami ludźmi, nie między jakimiś takimi, nie wiem, zdarzenie po prostu sprawiedliwość, jakaś karma i źli ludzie obrywają i się straszne rzeczy im dzieją, czy coś w tym stylu, tylko właśnie z kosmosu przybywa jakieś tam upiorne stworzenie i coś się dzieje. Te opowiadania, które są w zbiorze Zef Cthulhu, są bardzo niejednorodne. Tutaj są opowiadania, w tym tu jest wydanie jakiegoś wydawnictwa CIT, nie wiem o co chodzi, ale w każdym razie to jest takie to całkiem sprawne, całkiem fajne wydanie, całkiem rzeczowe ilustracje, które bardzo przedstawiają, o czym właściwie będzie teraz to opowiadanie, o czym są takie sensowne, nie są jakąś wyrafinowaną sztuką, po prostu są taką
no, ilustracja, no teraz będziemy czytać i o tym, i to jest na obrazku, więc jakby są pomocne, jeżeli chcemy szybko znaleźć jakieś właśnie opowiadanie, o czym ono było. W każdym razie są tu opowiadania. Zew Cthulhu, Widmo nad Innsmouth, Kolor z Przestworzy, Szepczący w Ciemności, Duch Ciemności, Koszmar w Dunwich i muzyka Ericha Zana. Jak się zabierałam już jakiś czas temu do tego, żeby się zapoznać z kultowym klasykiem Lovecraftem, lubię sobie jakby, lubię się doszkalać, doświadamiać w dziedzinach właśnie klasyki, literatury, która wniosła dalsze jakieś tam wpływy na inne popkulturowe i kulturowe dzieła, więc Lovecraft jest oczywiście czymś takim, kimś takim. No jego literatura jest czymś takim, która wniosła potem jakieś, prawda, wpływy na inne rzeczy, jest nawet jakaś gra RPG w tej dziedzinie planszowej, co ja się tam nie znam na tym, ale jeżeli Was to interesuje, to zdaje się, że na kanale Bogu Niemiła z Lupy Sceptyka niesamowite narracje. Tam z tego, co kojarzę, są jakieś właśnie motywy tego Zewu Cthulhu, więc możecie sobie tam zajrzeć, jeżeli Was ciekawią takie rzeczy. A no, to ja skończę to, co chciałam powiedzieć, że jak zaczynałam się zabierać do tego właśnie zapoznawania się z tym aspektem literatury, to nakupiłam sobie parę książek, tam mam jeszcze, co ja tutaj jeszcze mam? Przypadek Charlesa Dextera Warda, Koty Ultaru, W górach szaleństwa, no i to. I jeszcze ostatnio zamówiłam Zgroza w Dunwich chyba, taki gruby tom. W każdym razie, i to, więc i tak się zastanawiałam, dobra, no fajnie by było tutaj na Halloween opowiedzieć trochę o tym, ale od czego zacząć? I tam gdzieś poszukałam właśnie, że to najlepiej zacząć od Zew Cthulhu, a jak nie macie tego, to Zgroza w Dunwich. Myślę sobie, no mam Zew Cthulhu, ale no fajnie, no dlatego zamówiłam tamto też, ale tak myślałam sobie, no dobra, zacznę to. W sumie jest dosyć chude. Jest tutaj niecałe 300 stron, myślę sobie, zdążę. Generalnie to zaczynałam czytać przedmowę, bo jest tutaj przedmowa pana Marka Wydmucha. Nie mam pojęcia, kto to jest. W każdym razie zrobił tutaj przedmowę i czytałam ją oraz początek pierwszego opowiadania przez kilka dni, jak jeździłam autobusem do pracy i z pracy, ponieważ po prostu miałam jeszcze jakieś inne wydarzenia i po prostu nie mogłam się skupić w ogóle. W każdym razie teraz miałam 3 dni wolnego i przez 3 dni przeczytałam tę książkę. Więc to jest dla mnie w ogóle absolutny sukces, ale w pewnych momentach moje ADHD po prostu już nie byłam w stanie, bo jest to takie jedno opowiadanie, które po prostu mi uniemożliwiało strasznie, ale musiałam robić przerwy, musiałam wstawać, musiałam robić jakieś inne rzeczy, włączać sobie coś. Musiałam robić przerwy kompletnie, byłam niezdolna do przyjmowania informacji przez dłuższy czas, więc jest to po prostu... Jest możliwe, żeby, dla mnie możliwe, żeby to przeczytać w taki czas, 300 stron w 3 dni, ale jest to dla mnie tortura straszna. O Jezu, nigdy więcej, błagam. W każdym razie, zaczynając od przedmowy, tutaj sobie już wcześniej zaznaczyłam taki moment, no bo tutaj jest oczywiście przytoczone życie Lovecrafta, jak on tam żył i tak dalej. I fajnie jest przeczytać sobie najpierw właśnie coś takiego, bo potem odnajdujemy jakby echa jego życia w jego opowiadaniach. Typu, bo tam samotnik gdzieś tam żyje, coś tam się dzieje, chodzi nocą po mieście. I to po prostu czytając w tych opowiadaniach widzimy, pisze o sobie. Mi się przypomina od razu z Disenchantment, z tego serialu Rozczarowani, te sceny, kiedy, nie wiem, tam na przykład Bean stoi na tym podejście dla kata i mówi, bo ma pierwszy raz ściąć czarownicę i mówi o tym, że o Jezu, ja się stresuję, coś tam. I próbuje mówić, że to niby ta czarownica się stresuje, a tam dziecko w tłumie mówi, ona mówi o sobie. Ja tutaj miałam wrażenie, to takie po prostu czytam opowiadanie Lovecrafta i jest opis jakiegoś typa i tak normalnie widziałam to dziecko w tłumie, mówi, on mówi o sobie. To było piękne. No i w każdym razie tutaj jest też
No, tam w kwietniu 1926 roku Lovecraft porzucił żonę i z ulgą, a nawet radością powrócił do swojego starego domu, nocnych spacerów i pisania. No, generalnie rzecz biorąc, jego tryb życia, tryb rozwoju na początku no nie zwiastował, żeby on był jakiś szczególnie, żeby to nie było zbyt zdrowe, jakby jego. Można powiedzieć troszeczkę patologiczne, ale no, najwyraźniej czasami zdarza się, że zaowocowuje takie wychowanie czymś dobrym. Bo tak, uważam, że jest to literatura dobra. Uważam, że jest to dobra lektura, uważam, że jest to dobra książka. Chociaż tak widać echa tego, że był on diabelnym rasistą. I momenty po prostu rażą po oczach, ale no. Ja po prostu czytam, tutaj coś się dzieje, jest jakiś taki fragment, myślę sobie, no tak, wiem, on był rasistą, tak. I czytam dalej. I jakby nie przekłada się to na jakość całego opowiadania. Więc da się to przeboleć. Można oddzielić autora od treści, od dzieła. I w każdym razie tutaj dowiedziałam się czegoś, co mnie dosyć zszokowało absolutnie, ponieważ tu jest napisane, że jego jacyś tam znajomi, z którymi on się tam jakby korespondował, pisali sobie wspólnie jakieś tam opowiadania i generalnie jakoś tam się kontaktowali, są wymieniani jacyś ludzie, ktoś tam. I uwaga, Henry Katner. Ja miałam to. Jak to Katner? Ja omawiałam tutaj już wam kiedyś Stos kłopotów Henry'ego Katnera, właściwie to był mój pierwszy film na tym kanale. I w każdym razie uwielbiam, absolutnie uwielbiam i też później czytałam też i omawiałam później też tomik opowiadań Henry'ego Katnera, tłąk opowiadania. I tam jest też opowiadanie. Jest tak jedno opowiadanie, tam chyba też mówiłam o tym opowiadaniu na filmiku, o tym tomiku, o tej książce. Jest tam opowiadanie, w którym pojawia się motyw, że dzieci znajdują jakieś zabawki, które jakby opierają się na geometrii nieeuklidesowej. I to chodzi o to, że dziecko jest jeszcze nie zindoktrynowane jedynie słuszną geometrią euklidesową, więc widzi te zabawki tam wszystkich, jakby rozumie ich działanie, a dorośli patrzą i tam im się wydaje, że tam jakiś koralik przetykany przez jakąś tam poprzeczkę to znika nagle, bo wchodzi w sferę nieeuklidesową, więc dorosły człowiek już tego nie widzi. I tam były te motywy. I bardzo mnie to wtedy ujęło i bardzo mnie to tak wow, ale zajebisty motyw w tamtej książce. I tutaj, czytając Lovecrafta, ja natykam się na bardzo podobne motywy. On tu często się odwołuje do tego, że właśnie to coś z kosmosu, coś nowego, nieznanego z innej planety, to że właśnie jest jakaś inna geometria, inne kolory, inne kształty, coś takiego niespotykanego, nieoczywistego. I to jest też właśnie, jakby miałam takie, kurde, oni się chyba faktycznie znali. I to jest takie, wow, dla mnie bardzo odkrycie takie literackie, bo nie przypuszczałabym w życiu. Ja nawet nie byłam świadoma, że oni żyli w tym samym czasie. Jakby, nie wiem, Lovecraft? To zawsze jakoś tak się wymieniało jednym tchem z Poem, więc ja myślałam, że to jest jakoś tak świeżo po Poem? A kiedy właściwie Poe żył? Nie wiem. W każdym razie dajmy na to, że w moim mniemaniu Lovecraft był jeszcze XIX-wieczny, a Henry Katner stricte XX-wieczny i nagle się okazuje, że oni byli obaj XX-wieczni i to wczesno XX-wieczni, więc miałam takie what? Co tu się dzieje w ogóle? Bardzo ciekawe doświadczenie. Oraz tutaj też był wymieniony Robert Bloch, który z tego co kojarzę napisał Psychozę, na której podstawie był hitchcockowski film Psychoza i to też bardzo dla mnie. Nie czytałam tej książki, mam ją, no ale jeszcze nie czytałam, też mam w planach. I po prostu jak oglądałam ten film, to też jakby weszłam potem troszeczkę głębiej w lore, ponieważ oglądałam wszystkie cztery filmy i miałam takie wow, pojebane, ale totalnie w życiu za diabła bym nie skojarzyła, że typ się znał z Lovecraftem. Więc to było mega dziwne dla mnie. I w ogóle bardzo ciekawe jest też właśnie życie Lovecrafta, jakby koniec właściwie jego schyłek, że jak on umarł,
te jego przyjaciele, właśnie ci ludzie, którzy czytali i podziwiali, to zebrali się i wszystkie jego rzeczy, które on napisał, zebrali i wydali swoim sumptem. Po prostu wow, to są prawdziwi przyjaciele, którzy dbają o takie dziedzictwo, prawda? To jest zajebiste. Jakby typ miał farta po prostu, że trafiał na takich ludzi. Oczywiście, że pewnie dopatrywali się w tym też jakiegoś zysku, przecież takie rzeczy to by się sprzedawały elegancko, ale no mimo wszystko to kosztowało sporego wysiłku i był to też jakieś ryzyko, bo mogło się wcale nie sprzedawać, a oni poświęcili swoje jakieś środki po to, żeby to wydać je wszystkie, założyć po prostu wydawnictwo specjalnie pod niego, więc wow. No to byłam pod dużym wrażeniem, jak się dowiedziałam o tym. Więc tak, pierwsze opowiadanie Zew Cthulhu, i tutaj właśnie jest też fajnie widać ten obrazek, to już na pierwszym opowiadaniu widać, o co mi chodziło, jak mówiłam o tych ilustracjach, że są bardzo rzeczowe. Tutaj mamy po prostu, jakbyśmy zapomnieli, o czym te opowiadania były. Mamy obrazek i aha, to było o tym. Więc to było spoko, te ilustracje tutaj. W każdym razie to opowiadanie było dosyć... szczerze mówiąc, trochę było nudnawe. Jakby ciężko mi było to jakby wczuć się, w ogóle nie mogłam się utożsamić, ciężko było się wczuć i to było trochę takie na zasadzie, że czytam sprawozdanie i wchodzę w świat, po prostu dowiaduję, jakby traktowałam to, że wchodzę w ten świat, uczę się o tym świecie, bo były tam wymienione jakby podstawy, skąd się brały jakieś tam właśnie Cthulhu sam i tak dalej, ale jakoś tak nie mogłam się w to wczuć. Poza tym tutaj bardzo faktycznie uderzyło mnie to. Bo co jest też ciekawe, że na początku właśnie ten jego rasizm i to takie uprzedzenie totalne do osób czarnoskórych czy czegoś czy tego typu sprawy, to na początku właśnie w tym opowiadaniu zwłaszcza bardzo silnie to widać. Później z czasem, z dalszymi opowiadaniami już tego tak nie widziałam. Więc miałam takie, co jest, naprawił się? O chuj chodzi? Nie wiem, ale w tym pierwszym właśnie tam oczywiście jakiś ktoś został tam zabity, czy coś takiego, czy pchnięty i umarł. Coś takiego się zdarzyło. Jest silnie podkreślane, że zrobił to M-word. Zrobił to Murzyn. I po prostu dwa razy jest to, czy trzy razy jest to podkreślane, że to właśnie ta osoba to zrobiła, chociaż to nie wnosi niczego do fabuły. Ani się potem nikt nie pojawia, ani nie ma potem powiązania jakiegoś kultu właśnie. Znaczy są, owszem, jest powiązanie, że jest to kult, że te kulty właśnie, bo są różne jakby odmiany tych kultów, są przez różne osoby robione też właśnie, różne etnicznie, ale nie ma takiego stricte, że to, nie wiem, wszyscy czarnoskórzy się tym zajmują czy coś takiego. Nie ma nic. Więc to jest po prostu jakiś randomowy czarnoskóry osobnik i tyle. Więc wow. Bardzo silną potrzebę miał koleś, żeby zaznaczać, że tutaj złą rzecz zrobił właśnie ktoś czarnoskóry. Masakra. I w każdym razie, no i też później w tym, i w późniejszym jeszcze opowiadaniu było tam bardzo zaznaczane coś tam, mieszaniec krwi. Brzmi to dosyć srogo, zwłaszcza w tych czasach, ale w każdym razie jest to bardzo tak właśnie charakterystyczne dla niego, że jak on coś tutaj pisze takiego, to o, mieszaniec krwi. Ale właśnie jak mówię, w późniejszych opowiadaniach, które są w głębi tego tomiku, to już tak nie powtarza się to tak jakoś za bardzo, więc nie wiem, chyba ktoś, kto redagował ten tomik, to po prostu tak poukładał celowo, żeby się coraz lepiej czytało, nie wiem. W każdym razie to opowiadanie jest właśnie, Zew Cthulhu jest bardzo, bardzo takie opowiadające, że rzeczywiście jest po prostu, jakby ktoś stał przed nami i nam referował, jakby nam opowiadał. Nie jestem w stanie za bardzo się wczuć w właśnie w postać, w bohatera. Jest to pierwszoosobowe, ale właśnie tak jakby, nie wiem, ktoś przyszedł do mnie i mi zaczął nawijać swoją historię. Tak, no fajnie, fajnie, przeżyłeś fajną historię. Nie mam takiego wczucia, że ja bym tam miała coś podobnego. Nie wiem, takie miałam wrażenie. W ogóle stylistyką mi mega przypomina opowiadania Stevensona. Mr. Jekyll, Dr. Jekyll i Mr. Hyde i te inne właśnie, ja też Wam omawiałam już to tomik opowiadań właśnie tego pana kiedyś, dawno temu Wam omawiałam. W każdym razie też właśnie
tamta stylistyka, jakby styl opowiadania, i tutaj też ten styl, jakby konstrukcja opowiadania, bardzo mi przywodziła na myśl. Właśnie tak się czułam trochę. Kurde, czy ja na pewno czytam właściwy tomik? Czy to właściwie jest ten sam autor? Nie wiem. Są spokrewnieni? Nie wiem. Jakieś takie miałam poczucie. I też właśnie jest charakterystyczne bardzo dla Lovecrafta, co się pojawia w każdym praktycznie opowiadaniu. On bardziej się skupia na tym, że coś jest odrażające, ohydne, zaznacza, to jest ohydne, to jest odrażające, to jest wstrętne, niż na samym strachu. Ten strach jest jakby przy okazji, nie wiem, ale najbardziej mam wrażenie, że on się właśnie, że to jest takie gross. Nie wiem, mam wrażenie po prostu, że zanadto się, nie wiem, może wtedy był taki po prostu sposób mówienia o rzeczach strasznych, że od razu są ohydne. Nie wiem, tam gdzie niegdzie się pojawia, nie wiem, ohydne szpony, nie wiem, no szpon to szpon, co w nim ohydnego, nie wiem, żeby był ojebany czymś niedobrym, ale nie wiem, ohydne, masakra. Bardzo często właśnie bardziej działa na ten ośrodek w mózgu, który się nazywa wyspa, on odpowiada za uczucie odrazy. To Lovecraft bardziej się skupia na tym, żeby oddziaływać właśnie na wyspę, niż na ciało migdałowate, które odczuwa taki pierwotny strach. Nie wiem, takie miałam wrażenie. W każdym razie, jeśli chodzi o opowiadanie Zjaw Cthulhu, nie jest to dla mnie w ogóle straszne. Ono jest dla mnie po prostu taką przygodówką. Jest opowiadane, jest po prostu przygodówką, jakby to wszystko, co się tam dzieje, nie wzbudza ani mojego lęku, niepokoju, strachu, niczego takiego. Jedyne, co jest motyw artykułu w gazecie o okręcie, który zostaje znaleziony bez załogi w ogóle. I to jest zajebisty motyw na właśnie jakiś horror. To by mogło się dziać coś strasznego. I tylko gdyby pozostawiono jakieś niedopowiedzenie, tymczasem później jest wszystko wyjaśniane, co się tam wydarzyło, dlaczego i w jaki sposób, i traci to wszelką straszność. Ale gdyby ten motyw po prostu wziąć, wyjąć z tego i zrobić właśnie jakiś film, czy co, to byłby zajebisty horror właśnie z takim statkiem, jakimś upiornym, tam jakiś jeden typ żyje, drugi nie wiadomo, co się stało. Zajebisty motyw. No tymczasem, no po prostu to jest bardziej taka przygodówka. Nie nazwałabym tego samego opowiadania opowiadaniem grozy nigdy, w żaden sposób. To jest po prostu przygodowe opowiadanie z jednym jakimś horrorystycznym wątkiem. Ale okej, rozumiem, jest to ważne opowiadanie w całym lore, ponieważ wyjaśnia właśnie trochę z tego uniwersum, tej całej mitologii Cthulhu i tych innych bóstw, stworzeń i tak dalej. Pojawiają się pierwszy raz właśnie, się spotykamy z tymi różnymi określeniami, które później będą wspominane czasami tylko jakimś wątkiem i będziemy mieć takie, aha, to było tam w tym pierwszym, wiemy o co chodzi. Więc to jest przydatne, żeby to przeczytać. I tutaj właśnie jest jeden taki fragment, który bardzo mi się kojarzył, że takie, a, mówi o sobie, bo tutaj jest jakiś tam gość, coś tam, coś tam. Stateczni mieszkańcy starego handlowego miasta powiadali, że jest po prostu dziwny, nigdy nie włączał się w życie otoczenia, aż w końcu stopniowo przestano go w ogóle dostrzegać i znany był tylko nielicznej grupie estetów z innych miast. Nawet klub artystyczny w Providence, usiłujący za wszelką cenę zachować swój konserwatyzm, uznał go za przypadek całkiem beznadziejny. No to po prostu napisał swoją autobiografię w tym momencie. Poniekąd tak. O, i tutaj jest właśnie to o tym zbitku liter. A, coś tam, głos nie był głosem, chaotyczne doznanie, które tylko fantazja mogła przetworzyć w dźwięk, a które on usiłował przekazać za pomocą prawie nie do wymówienia galimatiasu liter. Cthulhu Pchwtagn. To o ile Pchwtagn faktycznie jest trudne do wymówienia, to Cthulhu, czytane jako Cthulhu, w ogóle nie jest trudne do wymówienia. To jest absolutnie jedno z najprostszych rzeczy, jeden z najprostszych zbitków liter, które da się wymówić. Więc czytanie tego jako Cthulhu wydaje, czy nawet Cthulhu, wydaje mi się po prostu sprzeczne z ideą. Skoro to jest trudne, prawie nie do wymówienia galimatias liter, no to chyba tylko cthulhu. Chociaż to też się łatwo wymawia, ale nie tak łatwo jak Cthulhu. Nie wiem. No i też jest tutaj wymieniane właśnie, o, coś tam pośród takich mieszańców krwi i pariasów. Tak. Coś tam, jakaś opowieść, która graniczyła z najdzikszymi mrzonkami mitomana Teozofa, ujawniała zadziwiający stopień kosmicznej wyobraźni. Pośród takich mieszańców krwi i pariasów
po których najmniej można się było tego spodziewać. Bo jak ktoś jest mieszańcem krwi, to jest pozbawionym wyobraźni dzikusem. Jesus, typie, ogarnij się. Nie wiem, te momenty to były takie wyrywające trochę, że takie lol, ale to były tylko jedna, dwa zwroty, jedne, dwie linijki. Przeczytało się, leciało się dalej, wchodziło się dalej w historię. Więc to było dokładnie tak, jakbyśmy znali kogoś, ktoś nam opowiada jakąś historię i ta historia jest wciągająca, jest ciekawa. Albo taka nudnawa przygodówka. Ale w każdym razie wciągamy się w historię i on rzuci jakimś jednym zdaniem, że o, tam podatki są złe i leci dalej, nie? No mamy takie... Dobra, skończ, ciągnij, kontynuuj dalej. Więc nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo, jak myślałam, jak się obawiałam, że mi będzie przeszkadzać. No i oczywiście tam wykryli, że jacyś ludzie się tam oddają jakimś kultom strasznym i okazało się, że wszyscy są ogromnie prymitywnymi mieszańcami krwi i objawiają zaburzenia umysłowe. Straszliwe. W każdym razie w tym pierwszym właśnie opowiadaniu ze Cthulhu jest takich zwrotów najwięcej, absolutnie najwięcej. Jest to najbardziej rażące i najbardziej właśnie tego typu takie bezpośrednie. To w tym opowiadaniu, nie wiem, może dlatego jest na początek rzucone, że jak ktoś przeczyta i będzie miał dość, to odłoży i będzie czytał dalej, a kto przebrnie dalej, to trafi na coś ciekawszego, więc nie wiem, może to jest jakiś zamysł w takim ułożeniu tego. No i tutaj jest właśnie ten fragment o tym okręcie, który jest dużo bardziej ciekawy niż cała reszta tego opowiadania. Geometria tego miejsca widzianego we śnie wykraczała poza granice normy, nie zgadzała się z prawem Euklidesa, a poza tym to miejsce wydzielało paskudną woń, coś tam. Ale w każdym razie to właśnie nie zgadzało się z prawem Euklidesa. To było takie katnerowskie, no teraz już rozumiem, że chyba to Katner robił to lovecraftowsko, ale dla mnie to jest katnerowskie styl. I teraz następne opowiadanie, to jest Widmo nad Innsmouth. Z całą pewnością jest to moje ulubione opowiadanie z tego tomiku. Jest to najbardziej opowiadanie, które najbardziej na mnie zadziałało w sposób horrorowy. Ja się mega wczułam w to. Sceny w hotelu, bo tam gościu po prostu jedzie sobie do miasteczka i takiego specyficznego bardzo i zatrzymuje się tam w hotelu. Ja w ogóle miałam, Jezu, o Boże, o nie, stukają do drzwi, o Jezu! Miałam dosłownie taką reakcję. Więc to opowiadanie faktycznie naprawdę działa. To jest zajebiste jako horror. Fajnie się czyta, jest bardzo wartka też akcja. Jakby, nie wiem, naprawdę, Widmo nad Innsmouth naprawdę mi się bardzo podobało. Chociaż początkowo, przez długi czas, mega mi się kojarzyło z książką Wyspa doktora Moreau. Wydaje mi się, że też Wam mówiłam o tej książce. Wydaje mi się, że tak. W każdym razie mega mi się podobał. Kojarzyło właśnie, przypominało mi stylistycznie, czy jakby takim ogólnym motywem, ogólnym klimatem bardzo mi się kojarzyło właśnie opis tych ludzi, którzy tam... Jak on w ogóle wspomina o tych ludziach, którzy są w tym miasteczku, to mega mi się kojarzyło właśnie z Wyspą doktora Moreau, naprawdę. I w tej scenie w hotelu czułam takie napięcie i lęk, a potem jeszcze w ogóle... Na początku w ogóle, jakby on jedzie do tego miasta i trochę mi się kojarzy, jakby to była jakaś gra. Totalnie jakby to była gra. A on spotyka jakiegoś kolesia na stacji kolejowej, kasjera, potem sklepikarza, którzy mu opowiadają. I to jest totalnie jak rozmowa z NPC-em. On po prostu przychodzi sobie, nie? I NPC mu opowiada całą jakąś tam część historii. I on sobie jedzie dalej do punktu, potem chodzi sobie po mieście, nie? I po prostu to jest totalnie jak gra. Potem jest ta scena w hotelu, która normalnie podnosi mi ciśnienie, mam tak niepokój i lęk. Bardzo rzeczywiście można się utożsamić z tym. A później jest ucieczka. I ta ucieczka to jest też trochę tak jak gra. Trzeba przeprowadzić postać po prostu przez pewne miejsca, wchodzić do domu, żeby tam normalnie wchodzi się w pole widzenia tych NPC-ów, tych złych, tych jakichś tam, wiecie, minibossów, nie wiem. Przepiękne to jest po prostu. On tutaj, o, idzie, a, żeby nie wszedł w moje, żeby nie wejść w jego pole widzenia, chowam się do domku jakiegoś starego. To jest total, jakby Lovecraft normalnie, nie wiem, w co on grał, jakieś Resident Evil, czy nie wiem, gdzie tam są jakieś takie motywy. Ale absolutnie mi się z tym kojarzyło.
I to było fajne, to było też fajne. I na koniec w ogóle jest jakiś taki plot twist. Okazuje się coś związane z pochodzeniem głównego bohatera, co ja w ogóle się totalnie nie spodziewałam tego, ale zajebisty jest koniec. W ogóle zakończenie jest, bardzo mi się podobało. To było naprawdę fajne. I ty jeszcze taki niepokojący był ten plot twist i taki, że naprawdę, to jak to mówią w reklamach, to był efekt wow. Tutaj to był faktycznie efekt wow, jak doszłam do tego właśnie końca, do plot twistu, to faktycznie. I właśnie dzięki temu, że to był taki dynamizm pierwszoosobowy, to możemy się bardzo, jest ten dynamizm w ogóle i możemy się naprawdę utożsamić z tą postacią, z tym bohaterem i dzięki temu bardziej jesteśmy w stanie odczuwać jakieś właśnie zagrywki horrorowe i takie rzeczy, obawiać się o jego życie, więc naprawdę jest to bardzo fajnie napisane. No i też ten język jest dosyć współczesny, jest bardzo współczesny, więc też nie czujemy jakiejś różnicy pokoleniowej czy czegoś takiego. No i tutaj jest właśnie fragment, który totalnie jest jak rozmowa z NPC-em. On podchodzi do tego kasjera na stacji i tam, poprosiłem kasjera, żeby mi odpowiedział o tym mieście. Wybiera linię dialogową, opowiada o mieście. Zamyślił się, po czym zaczął mówić jakby z poczuciem pewnej wyższości. Innsmouth? No cóż, dziwne to miasto położone przy ujściu rzeki Manuxet. Niegdyś było to całkiem duże miasto, a przed wojną, przed 1812 rokiem, miasto portowe, ale w ciągu 100 lat rozpadło się. Nie jeździ tam teraz kolej. Główna linia nigdy tamtędy nie prowadziła, a boczna z Rowley została skasowana przed laty. I dalej potem wszystko jakoś tak jest, no, bardzo takie NPC-owe, nie wiem, całe to jego opowiadanie. Potem ten sprzedawca też tak mówi. W ogóle pojawia się tu akcent polski, ponieważ mówi tutaj, że cudzoziemcy rzadko się tu osiedlali, istniało jednak dyskretne, zamaskowane świadectwo, że próbowało się tu osiedlić kilku Polaków i Portugalczyków, ale przepędzono ich w szczególnie drastyczny sposób w tym hotelu jakimś. W ogóle Polacy! Polacy byli w Innsmouth. Jezu, jakieś to takie, nie wiem, ja jestem jedną z tych osób, która jak gdzieś widzi, że w jakimś zagranicznym, amerykańskim filmie czy książce się pojawi wzmianka o Polakach, to mam takie, wiedzą o istnieniu Polski, jak fajnie! Wiem, że to głupie strasznie, ale no co, mam tak. I tu jest w ogóle też opis jednego gościa. To miał wąską głowę, wyłupiaste niebieskie oczy, niemal wodniste, które zdawały się nigdy nie mrugać, płaski nos, cofnięte czoło, podbródek oraz przedziwnie niezgrabne, jakby niewykształcone uszy, duże grube wargi, pokryte gęsto porami szarzałe policzki, pozbawione zarostu, coś tam. I na początku miałam trochę obawę, czy to nie jest po prostu takie inspirowane, że bo tam wyglądają podobnie jak jak on używa takiego sformułowania, negroidalna rasa, więc troszeczkę takie cechy właśnie, grube usta, cofnięte tam czoło czy coś innego, ale potem zostało to sprowadzone do zupełnie innej kwestii związane z morzem, więc trochę mnie to tak uspokoiło, że dobra, aż tak źle z tobą nie jest. Więc to było jakby taki ugaszony red flag. I w ogóle, jeśli chodzi o ilustrację, tutaj jest ilustracja takiego typa, nie wiem, czy to dobrze widać. Ten gościu absolutnie przypomina mi z filmu Rango pewną postać, taką jakąś tam z tego miasteczka. Absolutnie wygląda jak ten gościu. Taki, nie wiem, z czego, jakaś mysz czy coś takiego, skoczek pustynny, myszo, nie wiem. W każdym razie, jak to zobaczyłam, to miałam takie, Rango! Ciekawa jestem, czy twórcy filmu się inspirowali tą ilustracją, chociaż nie wydaje mi się. No to chyba jakiś, nie wiem, kto to robił, te ilustracje. Ilustrował Antoni Sobecki. No to raczej nie sądzę, żeby autorzy filmu się inspirowali. I właśnie jak jest też scena ucieczki z tego hotelu, tutaj jest taki, ja lubię wyłapywać w książkach takie motywy, które są survivalowe jakby, że miałam takie, czytam i ta wiedza może mi się przydać, taki pomysł może kiedyś mi się przydać.
W każdym razie on tutaj chce uciec przez okno i on coś tam, barykada z łóżka nie drgnęła nawet. Miałem więc jeszcze jedną szansę, żeby zaskoczyć. Z boku okna wisiały na grubym pręcie i mosiężnych kółkach ciężkie aksamitne zasłony. Był też wystający uchwyt do zewnętrznych okiennic. Otworzyła się przede mną możliwość bezpiecznego skoku. Szybko ściągnąłem pręt, ze wszystkim zaczepiłem dwa kółka z zasłonami w wystającym uchwycie, na wystającym uchwycie i sprawdziwszy, czy wytrzymają mój ciężar, wyskoczyłem z okna. I po prostu miałam takie, o, dobrze wiedzieć, jeśli kiedyś gdzieś zostanę uwięziona i będę mieć takie okna, to z takimi zasłonami, to już wiem, że to mi może pomóc uciec. I od razu już mam gdzieś tam neurony wytworzone, jak tylko będę w takiej sytuacji, to zrobię to machinalnie. Nie wiem, czy tak będzie, ale mam takie poczucie, kiedy przeczytam takie rzeczy. Następnym opowiadaniem jest Kolor z przestworzy i jest tu oczywiście obrazek studni, ponieważ tam w fabule się pojawia studnia. W każdym razie tutaj znowu się już na pierwszej stronie pojawia motyw Polaków. Coś tam, jacyś ludzie się nie mogli osiedlić, próbowali już Kanadyjczycy francuskiego pochodzenia, próbowali Włosi, pojawili się też Polacy, ale odeszli. Więc znowu Polacy i znowu są skądś przeganiani. Masakra, nie wiem, jakieś to takie. Ale o ile on tutaj był, gdzieś tam miał jakieś takie do ludów etnicznych, gdzieś tam miał takie pododzicy, Indianie czy Murzyni, coś tam, miał takie podejście właśnie rasistowskie, to o tyle do obcokrajowców rasy białej mam wrażenie, że ma jakąś sympatię, więc to wspominanie nawet właśnie tutaj o tych Polakach to jest takie jakby niegroźne, tutaj się nic nie dzieje, czy o tych innych jakichś tam, o Włochach, to też nie ma tutaj żadnego jakiegoś, nie wyczułam żadnej jakiejś niechęci, więc to stricte jest kwestia podejścia do rasy, bo tak można by się zastanawiać, bo on tam w swoim życiu miał jakieś tam momenty, że mieszkał w jakimś miejscu, gdzie było dużo imigrantów dookoła i że jemu przeszkadzali ci imigranci, ale no to wtedy w tych opowiadaniach chyba też jakąś niechęcią czy antypatią by się by darzył właśnie też innych imigrantów, także na przykład Polaków, czy Francuzów, czy Włochów, czy kogoś takiego. Tymczasem tego tu w ogóle nie czuję, więc to musiało być gdzieś indziej zakorzenione. W każdym razie to opowiadanie, ten kolor z przestworzy, też jest napisany bardzo takim współczesnym językiem, w czym generalnie Lovecraft pisał współczesnym językiem, ale chodzi mi o to, że nie ma tutaj jakichś takich bardzo silnych, że o Jezu, to są inne czasy. Z wyjątkiem tego, że bardzo często pojawiają się takie, że coś jest straszne czy coś, to jest to bezbożne, jest to szatańskie, nieznane, obce, więc przerażające. I to wszystko jest jakoś tak w jednym słowniku, jakby w jednym zbiorze słów bliskoznacznych, nie wiem. Tak mam wrażenie, że jest używane to w taki sposób, więc to jest dosyć staroświeckie. Ale jakby da się to przeżyć, nie jest to jakieś takie natrętne, więc to jest po prostu jakaś taka, widzimy, że to jest po prostu taka stylistyka. W każdym razie, jeśli chodzi o to opowiadanie, tutaj stylistyka mi przywodzi na myśl Silent Hill. Nie mam pojęcia, ale jak przeczytacie sobie opowiadanie Kolor z przestworzy, jeżeli jeszcze go nie czytaliście, tu mamy wrażenie, że tu poszły jakieś srogie dragi. Ponadto miałam cały czas wrażenie, że jest opisywany motyw choroby popromiennej, efektów po jakiejś broni nuklearnej i właśnie choroby popromiennej. Jezus! Jak to było pisane w latach 20-30? Czajcie, o co mi chodzi? W każdym razie to było dla mnie takie wow! Nie, no jeszcze ten właśnie motyw, że to brzmi to wszystko, jakby to naprawdę srogie dragi szły, to jeszcze właśnie z tymi motywami, może nie tyle nie post-apo, ale to właśnie takie jakby po broni jądrowej, takie, nie wiem, jakieś, że człowiek się rozpada, trochę coś mu się tam dzieje. Jezu, strasznie, to tak jakby
Znaczy, fajne i fascynujące i ciekawe, ale strasznie było sobie to wyobrażać, że tutaj mamy jakby jeszcze nie było II wojny światowej, a typ robi takie opisy, więc miałam takie, o Jezu, co tu się dzieje? Może poprzez jakieś, faktycznie czerpał jakieś narkotyki, cholera go tam wie, co on robił, bo tam siedział sam w tym domu. W ogóle to jest takie urocze zdanie o jakieś rośliny, jest jakieś rośliny wymieniane. Ładniczki stały się obiektem złowieszczej grozy, a ich krwiste korzenie rosły zuchwale w swojej chromatycznej perwersji. To jest bardzo ładne zdanie i właśnie takie właśnie rzeczy, to jest bardzo dużo. Chromatyczna perwersja. No to, czy nie kojarzy się wam to z opisem kogoś, kto bardzo duże jakby przygody miał z narkotykami? Bo ja takie mam wrażenie właśnie. Jakby ja nie brałam nigdy, ale takie mam odbiór, że to chyba by tak wyglądało. Tak by to brzmiało. W każdym razie później jest, no bo to generalnie tam ten kolor, to coś tam wychodzi w ogóle z tej studni, bo tam jakiś meteoryt był, oczywiście groza z kosmosu. Jakieś rzeczy się działy. W każdym razie jest tam scena, gdzie jacyś faceci sobie stoją w domu, w tej chacie, gdzie się tam wszystko to działo i zabarykadowali się i jakieś straszne rzeczy dzieją, strasznie dziwne rzeczy dzieją się za oknem. Jakieś rzeczy się dzieją. Ja mam na swoim koncie parę takich opowiadań, w których właśnie robiłam coś w stylu takiego nastroju grozy, może nie do końca takiego grozy stricte, ale taki właśnie chciałam, tam robiłam taki niepokój, jakieś takie rzeczy dziwne. Nie jestem pewna, ale chyba akurat tego opowiadania nie opublikowałam. Mam na jednym kanale parę opowiadań opublikowanych, ale tego akurat chyba nie mam. W każdym razie wydaje mi się, że chyba nie mam go. W każdym razie ja w tym opowiadaniu miałam taką scenę, że coś tam się dzieje i po prostu pewnego dnia spadają z nieba martwe kruki. I jak czytałam tę scenę, tutaj trochę, może nie było tam spadających martwych kruków, ale stylistycznie jakby takim właśnie tym nastrojem, co się dzieje, jakie rzeczy dziwne się dzieją, ja miałam wrażenie, że to jest dosyć podobne. I ja generalnie czuję się dziwnie z tym, jakby nie chciałabym, żeby ktoś jakby kiedyś, może nie wiem, może kiedyś opublikuję te opowiadania i ktoś przeczyta te opowiadania i ktoś będzie miał odbiór, że inspirowałam się Lovecraftem. Nie wiem. Totalnie tak nie było. Ja je pisałam gdzieś w okolicy liceum, a teraz czytam Lovecrafta, więc to jednak trochę dużo czasu minęło. Te opowiadania sobie leżały i spały, tymczasem Lovecrafta poznałam dopiero teraz. Więc absolutnie nie było tu żadnej inspiracji Lovecraftem. W ogóle. I jeszcze tutaj sobie zanotowałam, ponieważ ciekawe są tutaj odniesienia. Coś, co się też sama dowiedziałam nowego. Tu są wymieniane na przykład figury Windmanstata, coś takiego. Jakieś takie rzeczy. Oraz jeszcze sceneria Salvatora Rossi i widzenie Fuseliego. To po prostu rzeczy ja sobie zanotowałam, bo wynotowałam sobie z tego opowiadania. To były rzeczy coś nowego, coś ciekawego, co po prostu się nauczyłam. Poprzez to, że był to jakiś easter egg, jakaś po prostu wzmianka w opowiadaniu Lovecrafta, więc Lovecraft bawi, straszy i uczy. W sam raz na Halloween! Można tak powiedzieć. Tutaj mamy kolejne opowiadanie Szepczący w ciemności. I tu mega mamy taki vibe Archiwum X. Co prawda już w kolorze z przetworzy miałam takie poczucie, że to brzmi trochę jak taka sprawa dla Archiwum X, a tutaj to jeszcze bardziej miałam taki vibe, jakby to właśnie było, nie wiem, jakby jeden z odcinków czy kilka odcinków Archiwum X mogliby się inspirować właśnie tą fabułą, żeby stworzyć jakieś takie rzeczy. Dodatkowo miałam wrażenie, że skąd się z tymi znajomy taki wątek, że są w jakiejś machinerii przechowywane mózgi. Miałam takie
Czyżby to był prekursor Futuramy? Nie wiem. Być może tutaj stąd twórcy Futuramy się zainspirowali. W każdym razie też miałam takie, czyżby na tym opowiadaniu się wzorowali twórcy teorii spiskowych o reptilianach? Bo jest to opowiadanie bardzo paranoiczne. Ono ma bardzo silne natężenie takiej paranoi, właśnie uczucie, atmosfera, paranoja, jakieś spiski, jacyś ludzie, jacyś szpiedzy, ktoś nas obserwuje. Cały czas mamy bardzo silną paranoję w tym opowiadaniu. I właśnie jeszcze potem dochodzi motyw istot z kosmosu, które coś robią z ludźmi i... Znaczy, źle to brzmi, ale chodzi o to, że są jakieś właśnie motywy. Ja mam naprawdę bardzo takie... Ja mam teorię, że teoretycy spiskowi o reptilianach wzięli się z obejrzenia filmu Oni żyją i po prostu wzięli ten film na serio. A teraz zaczynam się zastanawiać, czy nie zaczęło się już od tego opowiadania Lovecrafta, bo to chyba też jest prawdopodobne. W każdym razie to takie dwie inspiracje właśnie. Teoretycy spiskowi o reptilianach i Futurama z głowami w słoikach, tylko że tutaj akurat był sam mózg, a oni mieli głowy, więc... W każdym razie to opowiadanie było całkiem spoko. Stylistycznie kojarzyło mi się mega z Wellsem. Tym od Wehikułu Czasu. Właśnie stylistyka, język, bardzo mi się, właśnie sposób opowiadania bardzo mi się kojarzył z Wellsem. Jakby na plus. To było spoko skojarzenie, ja lubię Wellsa, ale w każdym razie miałam taki bardzo silny vibe takiego właśnie, takiej stylistyki. Chociaż tutaj zakończenie i plot twist był mega przewidywalny. Ja właściwie wiedziałam o tym od samego początku, jak on tam wymieniał się listami z jakimś typem i tutaj nagle zmieniła się wymowa listu od tego typa i było, weź przywieź te wszystkie nasze stare listy. Ja tak, typie, to jest tak bardzo oczywiste, że to... Nie on pisze ten list, tylko ci, którzy go prześladowali. To jest tak logiczne, nie jedź tam. A typ zapakował wszystkie manatki, pojechał tam na spokojnie, essa. Ja w ogóle, co jest, koleś? I na koniec nagle wielkie odkrycie, o matko, a tak naprawdę to nie był on, tylko jakiś inny ktoś. I w ogóle, no co ty, mówiłam ci to od początku. To jest takie właśnie rozmawianie z postaciami z książek napisanych 100 lat temu. Genialne. W każdym razie nie było dla mnie też straszne, na pewno nie tak jak to z Innsmouth, ale nie było też takie, znaczy było stylistycznie, jakby stylistycznie znowu, bardziej takim, bardziej było zbliżone do Zew Cthulhu, ale bardziej mi się podobało głównie przez te wątki science fiction, było bardzo dużo wątków science fiction, więc to było spoko i to było tak na plus tego opowiadania. W ogóle mnie rozwaliło, jak on tutaj, to co mówiłam, że on bardzo silnie mówi o tym wstręcie od razie i tutaj właśnie tam, jakieś zdjęcie było ze śladami, ślady tych jakichś tam istot czy czegoś takiego i ślady psów czy coś w tym stylu, były ślady po prostu odciśnięte na ziemi i takie zdjęcie i coś jemu się tam, i na dowód przysłał mi budzący wstręt zdjęcie wykonane Kodakiem. Budzący wstręt zdjęcie śladów na ziemi. Jak? Jak wyglądają ślady na ziemi, które budzą wstręt? Moja wyobraźnia ma najwyraźniej granice, albo po prostu ja nie jestem tak czuła na uczucie odrazy, bo nie mam pojęcia, jak sobie to wyobrazić w ogóle. Więc... Może nie jestem odpowiednim, adekwatnym adresatem opowiadań Lovecrafta. Nie czuję od razu na widok śladów na ziemi. Mogę czuć niepokój, mogę czuć zainteresowanie, zaintrygowanie, zafrapowanie, przerażenie, jakby za, nie wiem, co, od razu? Do śladów w ziemi? What? Gościu, co jest z tobą nie tak? No i tu są właśnie te opisane cylindry. Cylindry wykonane z metalu pochodzącego z jugot, przez który przechodzą specjalne elektrody, łączą się w każdej chwili z precyzyjnymi instrumentami, które są w stanie zastąpić trzy istotne zmysły: wzroku, słuchu i mowy. Tak, ponieważ dotyk jest
i węch absolutnie nieważne. Zwłaszcza, że tutaj bardzo często, praktycznie w każdym opowiadaniu coś śmierdzi. Jest kolejne to działanie na jakby uczucie odrazy. Cały czas praktycznie coś śmierdzi dla niego. Dla mnie to jest mega dziwne, nie wiem. Ja nie lubię w ogóle, nie przepadam w ogóle za odczuwaniem jakichkolwiek zapachów. Ja czuję się najswobodniej, najlepiej się czuję w momencie, kiedy nie czuję żadnego zapachu w ogóle i nie muszę się przejmować węchem w ogóle. Ja sobie tylko oddycham i reszta nosa mi jest w ogóle niepotrzebna. Ja się czuję najspokojniej i najbezpieczniej, kiedy nie czuję żadnych zapachów w ogóle. Kiedy czuję jakiekolwiek zapachy, nawet te przyjemne, one mnie rozpraszają strasznie. I nie mogę jakby myśleć normalnie o czym, bo myślę tylko o tym, o coś pachnie, w jaki sposób, co to jest. I jak coś śmierdzi, to ja to poczuję, a śmierdzi, no i spoko, jakby git, jakby... Jeżeli to nie jest coś, o kurde, gaz się ulatnia, albo kurde, wdepam w kupę, to po prostu, nie wiem, zlokalizuję, czym jest to, dlaczego to śmierdzi i myślę sobie, a dobra, to nie jest nic takiego, co mi przeszkadza, więc jakby okej, okay, fajnie. I po prostu przestaję to czuć, olewam. Bo nie jest mi to potrzebne do niczego. Ja nie lubię jakby się skupiać na tym. W ogóle to jest dla mnie absolutnie nieważne. A on to cały czas mówi, że coś śmierdzi, że coś ma jakąś woń, coś ma tego, ja tak... Jezu, ile razy... Nienawidzę po prostu, jak ktoś czuje, że coś śmierdzi, tak... O, śmierdzi! O Jezu, jak śmierdzi! I pół godziny gada o tym. Ja tak, ja pierdolę. No, czujemy to wszyscy, jesteśmy tu, po chuj drążyć temat. Jakby... A typ stale to mówi i stale mu coś śmierdzi i to jest takie denerwujące dla mnie, dla osoby, która w ogóle nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Więc w każdym razie, o tu jest, fajne jest to, jak można sobie umiejscowić od razu, kiedy było napisane opowiadanie, ponieważ on tutaj odnosi się do planety Pluton. Planety Pluton. Tak, obecnie planeta karłowata, Bacil. W każdym razie, i jak wiemy, kiedy została odkryta i nazwana planeta Pluton, to możemy sobie umiejscowić w czasie, kiedy było napisane opowiadanie. I to właśnie było całkiem urocze, że jakby miałam wrażenie, że całe to opowiadanie było zainspirowane tym właśnie odkryciem Plutona, bo takie miałam wrażenie. I to było całkiem urocze, że Pluton ma swoje opowiadanie. Jest też kolejne opowiadanie Duch Ciemności. To jest dedykowane Robertowi Blochowi, gdzie główny bohater to jest Robert Blake. Więc mamy tutaj bardzo takie, że no, nawet nazwisko masz podobne. Napisałeś opowiadanie dla kolegi. No spoko, też mi się to zdarzało. Ale w każdym razie to opowiadanie jest bardzo gameplayowe. Ja się czułam, jakbym po prostu oglądała gameplay. Typ po prostu sobie idzie gdzieś tam przeprowadził się do tego Providence i tam wypatrzył, że tam jest jakieś coś z okna, widział jakiś widok, jakąś wieżę i potem szedł do tej wieży i potem jak chodził po tym kościele starym, takim zrujniałym, to było totalnie jak gameplay. On sobie chodzi tam, znalazł jakąś znajdźkę, jakąś książkę, schował sobie do kieszeni, ekwipunek zbiera, nie? I idzie sobie dalej, patrzy, o, kolejna książka, cyk, do kieszeni, nie? Tak, kurde, no co to ja? Gameplay czytam. Jaki jeszcze masz? Nie, pokaż mi swoje towary, nie? Wyciąga książki. Nie wiem, ale miałam takie bardzo wrażenie właśnie. Generalnie to opowiadanie było dosyć... ciężkie do przeczytania dla mnie, ponieważ ono, nie wiem czy to widzicie, ale tu jest bardzo dużo długich, jednolitych akapitów. To jest taki zbity tekst. Zbity tekst, który się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Żadnych podrozdziałów, żadnych tam dialogów, czy tam jakaś jeden moment był, gdzie były coś w rodzaju notatek przytoczonych. To jedyne co. A dalej to cały czas po prostu jakieś takie długie, długie teksty. Ja z moim ADHD to było nie do zniesienia. Ja to czytam, tak, Jezu, dwa akapity, dobra, dość, muszę to odłożyć, zająć się czymś innym. Potem wracam, przeczytam dwa kolejne akapity, Jezu, jakie to długie, dobra, odkładam. I nie mogłam po prostu tego zdzierżyć dalej, ale
Generalnie to trochę nawet może być strasznawe, takie strasznowate, powiedziałabym, to opowiadanie. Fajny jest motyw, ale może gdyby nie chodziło o potwora, to byłoby dużo straszniejsze. Z całą pewnością. Chociaż fajnie było oddane, że jest to taki gotycki, taki właśnie klimat tego horroru. Właśnie bardzo plastyczne opisy, właśnie, że tu pajęczyny, tu coś tam, drewno skrzypi. I to było fajnie oddane, ten klimat właśnie taki teatralny, bym powiedziała, nawet horror. Ale dla mnie osobiście nie było to takie po prostu stricte straszne. Zwłaszcza, że to było jakimś potworze, co w ogóle nie było dla mnie straszne. Chociaż motyw z, jak to się nazywało? Trapezoedrem? Motyw z trapezoedrem był całkiem ciekawy. Trochę taki science fictionowy właśnie. Więc całkiem to było interesujące nawet. Fajnie, taki kreatywny pomysł, oryginalny dosyć. W ogóle moment, kiedy on pierwszy raz idzie przez... Ten Robert Blake idzie przez to miasto do tej wieży, do tego kościoła. Tam on idzie, tu jakaś mgła, coś tam takie nie do końca realistyczne to. I absolutnie mi się to kojarzyło z książkami o Nicholasie Eymerichu, o takim inkwizytorze. Takie książki. Kiedyś wam jeszcze omówię, jeszcze kiedyś wam omówię o tym, bo nie mówiłam jeszcze, ale kiedyś wam omówię. Muszę je najpierw rereadować, bo fajne, ale w każdym razie. Mega mi się kojarzyło. Tam chyba w książce Herudek? Chyba tam był taki właśnie motyw. Tu mgła, jakieś miasto, coś tamtego. I to mega mi się przypominało właśnie to. Miałam takie, czy pójdziemy w tę stronę? Ale nie, poszliśmy w inną stronę. I to była tylko jedna ta scena właśnie pójścia przez to miasto. Taka herudkowa, ale niemniej miło mi się przypomniało to po prostu. W ogóle uwielbiam, jak Lovecraft mówi o mieście, jak on opisuje miasta, jego klimat, zwłaszcza w ostatnim opowiadaniu, muzyka Ericha Zana, w tym ostatnim opowiadaniu właśnie on bardzo też obrazowo pokazuje to miasto, przedstawia tutaj bruk, taki, siaki, owaki, domki, jakieś mosty. I całe jego podejście do miast, właśnie opisuje je, małe miasta, duże miasta, większe miasta, może nie duże, ale większe niż małe, opisuje je i kręci się cały czas wokół jednego jakiegoś rejonu, oczywiście tego, który znał najlepiej, Providence i tam jakieś tam Arkham, Innsmouth, jakieś te klimaty. W każdym razie to mi się kojarzy z tym, jak Bruno Schulz opisywał Drohobycz. On pisał o Drohobyczu, właśnie to jest taka kraina snów, tam się dzieją jakieś rzeczy i tutaj coś podobnego mamy. I to takie bardzo cieplutko mi się na serduszko robiło, jak to czytałam, tak no, miło, jakoś tak fajnie. Ciekawe, czy by się dogadali. To by było ciekawe. To by było ciekawe. W każdym razie, kolejnym opowiadaniem jest Koszmar w Dunwich. I tutaj to opowiadanie jest fajnie napisane z tego względu, że są krótkie podrozdziały, tutaj mamy jeden podrozdział, zaczyna się drugi podrozdział, więc szybciutko mi się to czytało, są krótkie akapity, jest duża dynamika akcji, tutaj się szybko przesuwamy w czasie, bo tu mamy, tam rodzi się jakiś dzieciak i tu mamy jakiś, nie wiem, ma miesiąc, tu ma 4 miesiące, tam ma 7 miesięcy, tu ma 4 lata i tak przeskakujemy w czasie i mamy takie poczucie takiej wartkiej akcji, tu się dzieją rzeczy i to jest też całkiem ciekawe. W ogóle na początku właśnie te okoliczności, jak on się rodzi, to miałam takie wrażenie, że trochę taki vibe tego filmu Omen. Absolutnie miałam takie poczucie właśnie, jakby to było bardzo podobne. I tutaj też jest jakby opisywane są okoliczności tego miejsca, gdzie się urodził ten gościu. Coś tam, zakątki w Nowej Anglii. On w ogóle cały czas pisze Nowa Anglia. Ja na początku miałam wrażenie, chodzi o jakieś miasto w Wielkiej Brytanii? Nowa Anglia! Ameryka przecież, nie? A ja takie... Coś mi się pojebało na początku. W każdym razie tutaj on opisuje tam w tych zakątkach Nowej Anglii. Stanowią jakby swoją własną rasę z wyraźnie zaznaczającymi się umysłowym i fizycznym stygmatem degeneracji spowodowanej między innymi zawieraniem małżeństw między krewnymi. Przeciętna ich inteligencja jest katastrofalnie niska. I no, że z tego kazirodztwa się to brało. Ale to tak bardzo mi dawało przez całe to opowiadanie taki vibe, jak są te horrory w stylu, nie wiem, Droga bez powrotu, nie wiem, czy Wzgórza mają oczy też, nie wiem, jakieś tego typu klimaty, wiecie, że
jest jakaś właśnie wieś, gdzie się wszyscy w sobie chowają i po prostu robią się jakieś dziwne sytuacje, potem pewnie są kanibalami jeszcze. Tutaj akurat nie było kanibali, tutaj byli okultyści, wywoływujący jakieś straszne istoty z podziemi. W każdym razie to i tak bardzo właśnie mi dawało taki klimat jakby w takich właśnie filmach, w takich horrorach i to jakby zabawne porównanie, zabawne skojarzenie jakieś takie. I momentami chciało mi się śmiać, jakoś tak coś, jakieś rzeczy, jakiś sposób pisania, sposób przedstawiania czy sama akcja wywoływało we mnie jakieś rozbawienie, to było takie dosyć pocieszne. Chociaż jakby to po prostu przerobić na taki porządny horror, to mogłoby być całkiem fajnym horrorem. Także nie wiem, może w jakichś innych okolicznościach bym to czytała, to by było to zajebistym horrorem. Ale teraz jak czytałam, to miałam takie lol. Ale całkiem spoko się to czytało. Po widmie nad Innsmouth to z całą pewnością koszmar w Dunwich drugie miejsce, jeśli chodzi o to, które opowiadania mi się podobały najbardziej. I w ogóle tam była taka jakby scena, że ja myślałam, że to już jest koniec, że rozwiązana jakby sytuacja, wszystko się skończy. A tymczasem tu się toczy dalej ta akcja. Ja tak, co jest? Dalej kontynuujemy to? Tak troszeczkę rozciągnięte to. Tymczasem kolejne opowiadanie, muzyka Richa Zana, mam wrażenie, że tak jakby było zanadto skurczone. Skrócone. Nie wiem, ono ma w ogóle, jest najkrótszym z tych opowiadań, tutaj ma 4 kartki, jest absolutnie najkrótsze i jest zajebiste też, jest mega kreatywne, jakby sam pomysł, sama idea tej takiej fabuły jest, bardzo mi się podobała, jest bardzo ciekawe i tu jest taka scena, że no tutaj jakiś stary dziadek właśnie gra na skrzypcach jakąś zajebistą, niesamowitą muzykę i ten główny bohater jakby to tam coś przychodzi go odwiedzić, coś tam i ten mu pisze na kartkach rozwiązanie, dlaczego coś tam się dzieje. I ja sobie tak myślę, dobra, zaraz będzie rozwiązanie sytuacji, zaraz wszystko nam wyjaśni, nie? Tymczasem nie! Tymczasem wiatr wywiewa te wszystkie, pod koniec wywiewa te wszystkie kartki za okno i tego rozwiązania nie dostajemy. Ja mam takie, Lovecraft, ty się dobrze czujesz? Czy to nie jest w jego stylu w ogóle? Przeczytałam cały tomik tych opowiadań i jakby już zaobserwowałam, nauczyłam się, że w jego stylu jest to, żeby wyjaśniać te wszystkie rzeczy dziwne, które się tam dzieją. I właśnie to wyjaśnienie ma wtedy, że tam jest ten Cthulhu, jakieś tam inne stworzenia, jakieś tam inne joguty, nie joguty, jakieś stworzenia, bogowie, jakieś tacy, jakieś potwory straszno upiorne. I gdzieś tam się ten Necronomicon pojawia i takie rzeczy. Wszędzie. Poza tym właśnie opowiadaniem. I ja miałam wrażenie takie, co jest? Tak jakby on normalnie, a dobra, chuj, w każdym opowiadaniu pisze to samo wyjaśnienie, to chuj, wyjebujemy to za okno teraz. Ja mam takie, what? Ale dzięki temu, że to właśnie jest takie niedopowiedzenie, w sumie nie znamy tego wyjaśnienia, co się tu wydarzyło, no niby znamy, bo przeczytaliśmy resztę opowiadań, ale powiedzmy, że przeczytaliśmy to opowiadanie wyjęte z kontekstu, to jest absolutnie zajebiste. Właśnie dzięki temu niedopowiedzeniu, raz się udało typie zrobić straszne niedopowiedzenie. A nie wiem, to akurat jakoś tak pozytywnie odebrałam. Więc właśnie jest też opisane to miasto bardzo fajnie. I tu w ogóle jest, i tu właśnie jest jakiś tam dom, gdzie są wynajmowane pokoje. Jest coś tam. Wyjaśnił mi, że to gra pewien stary Niemiec, skrzypek, który coś tam gra wieczorem, coś tam. I że wynajął pokój na poddaszu. I z automatu, jak tylko zobaczyłam stary Niemiec, dalej coś tam poddasze, autentycznie od razu w tej chwili przeniosłam się w zupełnie inny świat i usłyszałam w głowie piosenkę Starego Dobrego Małżeństwa, Makatka o Złocieńcu, czy do Złocieńca, Makatka do Złocieńca chyba. I tam jest coś takiego. Tu Joachim, stary Niemiec, z poddasza schodził po zmierzchu, choć mówił tylko z germańska, do końca został w Złocieńcu. I ja kiedyś, dawno temu, to była jedna z takich moich ulubionych, z całej płyty starego dobrego małżeństwa, to była moja ulubiona
piosenka dawno, dawno temu, później miałam inne ulubione, ale kiedyś była ta moja ulubiona, ponieważ łatwy tekst, łatwo mi się zapamiętywało. W każdym razie to mi się tak bardzo wryło w pamięć i tak, gra pewien stary Niemiec, coś tam na poddaszu, tu Joachim, stary Niemiec, z poddasza schodził po zmierzchu. Jakieś takie urocze odniesienie miałam, takie własne, osobiste, już bez wpływu Lovecrafta na moje jakieś skojarzenia. Co ja tu sobie jeszcze zaznaczam? Aha! Też w jednym opowiadaniu właśnie tutaj były te odnosie... W kolor... Nie, to było w kolorze? Nie, to było w którym to było? Były odniesienia oczywiście Lovecrafta do odkryć, tak jak wcześniej było tam o... Nie, Szepczący w ciemności. Były odniesienia do odkryć astronomicznych, właśnie odkrycie Plutona, to tutaj przy okazji mamy też... Czy może pan sobie wyobrazić, że Einstein się myli i pewne obiekty mogą się poruszać z prędkością szybszą niż światło? Więc ja miałam takie... jakby też kiedyś miałam takie podejście, ale potem zrozumiałam, że fizyka tak nie działa. Miałam kiedyś takie podejście, że tutaj nakładają znowu jakieś ograniczenia, a potem się znowu okaże, że się mylili. Dopiero później zrozumiałam, że to z fizyką to nie do końca o to chodzi i z tym ograniczeniem to nie jest takie z dupy. To się bierze skądś po prostu. Nieważne. W każdym razie, no to było takie urocze właśnie, że jakby nie spodziewałam się, zaczynając czytać to opowiadanie, że będzie tutaj aż tak bardzo dużo science fiction. Nie spodziewałam się, że będzie to tak bardzo science fiction. Jeśli chodzi o poziom horrorogrozy, to w sumie spełniło moje oczekiwania. Parę razy się nawet tak naprawdę zestrachałam właśnie w tym hotelu, tutaj ta scena z hotelem i tak dalej. I właśnie ta scena z tym skrzypkiem, z tym skrzypkiem też w sumie. Bardzo fajne te niektóre opowiadania, inne trochę nudniejsze, jak ze Cthulhu, takie trochę tonujące, zastopowujące tempo. Jednak nie żałuję, że przeczytałam. Cieszę się, że przeczytałam to na Halloween, więc naprawdę bardzo polecam. Jeżeli chcecie właśnie z jakąś taką grozą mieć do czynienia, jakiś horror sobie przeczytać, to myślę, że jest to fajna pozycja na taką okazję. I jeżeli jesteście zainteresowani jakimiś innymi omówieniami moimi omówieniami innych książek Lovecrafta, to możecie zasubskrybować ten kanał, ponieważ będą się tu pojawiać. Myślałam, słysząc tyle, że oto taki rasista, coś tam, myślałam, że się bardziej odbije od niego, ale jednak potrafił wstrzymać sobie gdzieś tam te swoje poglądy, tylko gdzieś tam przeciekły pomiędzy wierszami, ale w gruncie rzeczy to nie przeszkadzało mi to aż tak bardzo, więc naprawdę bawiłam się bardzo dobrze, fajnie mi się to czytało. Pozytywny mój odbiór jest tych opowiadań. Co prawda nie dorównuje poemu, jeśli chodzi o poziom właśnie takiej grozy. Ja jestem jednak team poe, ale i tak jest to spoko. Jest to naprawdę spoko. I więc jeżeli Wam się podobało to omówienie, to możecie polajkować to wideo. Napiszcie w komentarzach, czy Wy też lubicie Lovecrafta, czy jesteście bardziej wstrzemięźliwi, że przecież to rasista, lepiej tego nie ruszać, kijem odmiotły. Czy jednak wolicie też oddzielać autora od dzieła, tak jak ja? Czy może w ogóle macie postawę, jest rasistą, no i co z tego, ja też, więc sobie będę czytać, bo jest fajne. A może macie wręcz przeciwnie, jest rasistą i za to go szanuję, ale nie lubię tego czytać. Którą z pozycji Wy obierzecie? Którą macie postawę? Chętnie przeczytam o tym w komentarzach i no co tu więcej mogę Wam powiedzieć. Czytajcie Lovecrafta, bo to jest klasyka, która wpływała na inne rzeczy, inne dzieła popkultury oraz na inne twory, więc fajnie się zapoznać z tym u korzeni. O ile to korzenie, bo on przecież też się inspirował innymi, ale mimo wszystko warto poznawać też taką literaturę i co mogę więcej Wam powiedzieć. Miłego Halloween! Czy miłego? Powinno być strasznego. Strasznego Halloween! I czytajcie Lovecrafta. Ośmiornice są zajebiste! To pa! Papatki! W ogóle on tu wygląda trochę jak potwór Frankensteina. Nie wiem, taka podłużna twarz.
Lol. A co ja jeszcze mam? A co ja jeszcze mam? Pum, 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 pum. Mam to, więc nie wiem kiedy, może na przyszłe Halloween, ale może kiedyś Wam opowiem coś więcej o tej książce. Teraz już w końcu będę wiedziała, co to właściwie jest, dzięki temu, że przeczytałam to. Także polecam. Papatki!